10 najdziwniejszych zwierząt na świecie. Żebnica, znana również jako diabeł morski. Żebnica jest rybą o niewątpliwie nietypowym wyglądzie. Z głową tworzącą większą część jej ciała, żebnica dysponuje również szerokim otworem gębowym wypełnionym zębami. Pozwala jej to połykać swoje ofiary w całości. Mimo niezwykłego wyglądu jest popularną rybą, poławianą w wielu miejscach na świecie. Z dużym prawdopodobieństwem możecie ją spotkać na każdym targu rybnym w nadmorskich miejscowościach. Jelonkowiec błotny. Występuje w Chinach i Korei. To sympatycznie wyglądające stworzenie ma ukryte w szczękach dwa duże górne kły. Każdy liczący po około 8 cm długości. Jelonek nie wykorzystuje ich jednak do zdobywania pokarmu, lecz terytorium. Używając zębów do walki oraz obrony. Z tego powodu zwany jest też niekiedy jeleniem wampirem. Wojsiłka. Wysiłki, zwane po angielsku scorpionfly, są ogromną rodziną owadów liczącą ponad 500 gatunków i występującą na całej kuli ziemskiej. Co jest naprawdę interesujące w tym owadzie, to funkcja, jaką spełnia jego odwłok, wyglądający jak u skorpiona. Jest to tak naprawdę dodatek do narządów rozrodczych samca. Podczas niezwykłego rytuału godowego samiec chwyta ofiarę, następnie przy pomocy feromonów przywołuje samicę i ofiarowuje jej poczęstunek. Jeśli po zjedzeniu samica odleci, to znaczy, że odrzuciła samca. Jeśli zostanie, oznacza to zgodę na kopulację. Krewetki mantis. Prawdziwy mistrz MMA. Ta krewetka może zaatakować przeciwnika z prędkością uderzeniową 23 metry na sekundę. Taka siła wystarczyłaby, żeby pokonać szybkie akwarium. Nawet jeśli krewetka chybi, powstałe w efekcie natarcia fale mogą skutecznie unieruchomić przeciwnika. Owczarek z Bergamo. Pies pasterski pochodzący z Alp. Można go spotkać w górskich wioskach na północy od Mediolanu. Ten pies jest ekspertem od wypasu bydła i owiec, jednak najbardziej znany jest za sprawą swojej sierści przypominającej dredy. Gekon ogonolistny. Nie powinno nikogo dziwić, że gekony wykształciły doskonale metody kamuflażu. Jednak ten gatunek wyspecjalizował się do tego stopnia, że ukształtował swój ogon tak, że przypomina on kształtem liść. Niektóre z nich wykształciły dodatkowo płaskie płaty skóry, które rozpraszają cienie i sprawiają, że siedząc na drzewie, gekon ten jest praktycznie zupełnie niewidoczny. Trzewi kodziób. Jest to ptak wielkości bociana, zamieszkujący podmokłe tereny wschodniej Afryki. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest dziób wyglądający jak but. Dziób ma na tyle ostre zakończenie, że ptak może odciąć głowę swojej ofiary. Ptak jest tak dziwny, że naukowcy nie wiedzą dokładnie, z jakimi innymi gatunkami jest on powiązany genetycznie.
ajaj. Kolejny zadziwiający zwierz to mieszkaniec Madagaskaru. Małpiatka ajaj, zwana po polsku palczakiem madagaskarskim, jest największym na świecie przykładem nocnego naczelnego. Ma rozmiar przeciętnego kota, co znowu charakterystyczne, posiada długi środkowy palec zakończony hakowatym pazurem, który służy mu do wyszukiwania larw w korze drzew. Antylopy Saiga. Zwierzęta zamieszkują stepy Eurazji i, co jest dla nich charakterystyczne, mają niezwykle dziwnie ukształtowane nosy. Ich przerośnięte nozdrza tworzą krótką trąbę, która spełnia dwie istotne funkcje. W zimie nagrzewa powietrze przed dostaniem się do płuc, w lecie filtruje kurz i pomaga chłodzić organizm. Chlamida. Gatunek prymitywnego rekina z rodziny płaszczakowatych. To bez wątpienia jeden z najstarszych, wciąż żyjących gatunków na naszej planecie. Płaszczak wygląda dość osobliwie i mógłby być inspiracją do opowiadanych dwa wieki temu historyjek o morskich wężach. Jego dochodzące do 2 metrów ciało przypomina właśnie węża. To niezwykle rzadki i słabo poznany gatunek, przede wszystkim na głębinowy tryb życia. Na uwagę zasługuje uzębienie płaszczaka. Wewnątrz paszczy posiada 300 ostrych jak brzytwa zębów ułożonych w równych rzędach. Rekin żywi się głównie kałamarnicami oraz innymi rybami, ale bywa, że zapoluje także na innego rekina. Płaszczaka spotykano na wodach Atlantyku oraz Pacyfiku. Najczęściej u wybrzeży Japonii, Nowej Zelandii oraz Australii. Gatunek ten został pierwszy raz opisany w 1883 roku przez Samuela Germana, ale od tego czasu niewiele więcej właściwie dowiedzieliśmy się o jego biologii czy zamieszkiwanym środowisku. Około 95% głębin oceanów pozostaje wciąż niezbadana. Co chwilę odkrywa się coś nowego. Albo jak w tym przypadku coś bardzo starego. Naukowcy uważają, że gatunek tego rekina pływał w oceanach, gdy po ziemi chodziły jeszcze tyranozaury, około 80 milionów lat temu. Na taki okres archeolodzy szacują znajdywane skamieliny tego gatunku. Prehistoryczna bestia została bowiem wyłowiona podczas projektu finansowanego przez Unię Europejską, którego celem była minimalizacja niechcianych połowów w komercyjnym rybołówstwie. Naukowcy z Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery na starożytny gatunek natknęli się na południowych wodach Portugalii w okolicy dystryktu Fargo. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Druga część tego materiału na kanale A to ciekawe. Dajcie znać w komentarzu, który z tych gatunków jest dla Was najdziwniejszy, a może znacie jakieś inne dziwne zwierzęta. Podzielcie się swoją wiedzą. Ponadto zapraszam Was na mój kanał Światowa Historia, na którym staram się publikować codziennie nowe historyczne materiały. Trzymajcie się. Cześć.